Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie. W poszukiwaniu ciekawych smaków przyjechał żech dzisiaj do Piekor Śląskich, a dokładnie do restauracji Dworek Donnersmarck. A czeka na mnie są właściciel, pan Ireneusz Komoszyński. Panie Irku, no nazwa wskazuje na to, że to miejsce z duszą i historią. Czy tak jest? Tak, oczywiście. To miejsce ma prawie 200-letnią historię. Nie zawsze była restauracją, ale od końca XIX wieku, jak rodzina Ryszka kupiła tą posiadłość od rodziny Donnersmarck, zaczęła się historia restauracji. Czyli ta nazwa jest niedawno, ale ona jest jakby na cześć dawnych właścicieli. A? Tak, rodzina Donnersmarck wniosła w ogóle na Śląsk bardzo wiele ciekawych rzeczy ważnych, infrastruktura, która się budowała. A to miejsce też było wykorzystywane przez tą rodzinę do końca XIX wieku, a potem właśnie restauracja i już otwarta dla gości. To były tereny przygraniczne, one się charakteryzowały bardzo dużą różnorodnością, natomiast to był ostatni zajazd, ostatni gasthof przy wyjeździe właśnie z Piekar i w zasadzie ze Śląska. Dzisiaj tu działocie, jako kuchnia tu króluje? Generalnie śląska, polska kuchnia, no i oczywiście dziczyzna. Dziczyzna, czyli tak jak to było kiedyś, ale samym godaniem człowiek się nie naje, bez to w czasie iść po prostu chytać roboty. Tak, właśnie nasz szef kuchni Mateusz czeka już na pana. Myślę, że panowie przygotujecie nam i naszym widzom coś wspaniałego. A ja się nie mogę doczekać już na robota. Cieszymy się. Idziemy. Zapraszam. A ja już jestem we pięknych wnętrzach dworku Donnersmarck, a ze mną są szef kuchni, Mateusz Kosik, witam pięknie. Witam. Mateuszu, miejsce z duszą, historią, to co dzisiaj będziemy ważyć? Dzisiaj, jak tutaj na ten obszar przystało, idziemy w dziczyznę, sarenka dzisiaj. Już mi się podoba. Dobry sernik nie jest zły. Sarna jest takim rodzajem dziczyzny, najbardziej można powiedzieć delikatnym, szlachetnym i też smacznym. No i oczywiście, jak to z dziczyzną bywa, trzeba ją dobrze zamacerować. Tej sarny jest 1,5 kg? Tak, około ten, między 1,5 do 2. Jaki to jest element? Udziec? Tutaj mamy udziec. Tak. Udziec. Tu mamy dwie pietruszki, trzy marchewki, ćwiartka selera, trochę czosnku też widzę. I co jeszcze tam pójdzie? Pójdą dla podkręcenia troszeczkę smaku goździki. Goździki. I oczywiście czerwone wino, żeby nam przepaliło troszkę mięsko. Czerwone wino wytrawne. Oczywiście. No to my się roboty, tak, nie? Musimy to co, kroście warzywka? Tak, kroimy w kosteczkę. Długo ta kosarna u ciebie leży w tej marynacie. Doba? Tak, minimum. Minimum dobę. Jeżeli mam jakieś większe kawałki, to nawet może być dłużej. Widzę, że to tak bardzo drobno krejesz. Ja to chyba za grubo kreję cały remig już. To nic nie szkodzi. A nie boisz się, że na przykład przy duszeniu potem te warzywa ci się rozpaćkają? Tak, troszkę też o to chodzi, żeby nam zagęściły sos, dodały odpowiedniego smaku, aromatu też w sosiku. Seler. Szef powiedział, że u was oprócz dziczyzny króluje też kuchnia polsko-śląsko. Tak, tak, no jesteśmy na Śląsku, także musi być tradycyjna kuchnia jest i podtrzymujemy to. Rolada śląska jest. No musi być. Bo... Tak jest, kluski, modro kapusta. To króluje na stołach i na imprezach i à la carte. A powiedz mi, jest też miejsce na jakąś taką nowoczesność? Czy na razie starasz się, żeby ta kuchnia była taka tradycyjna, a z czasem dopiero będziesz wprowadzać? Trzymamy się tradycyjnych przepisów, to gdzie musimy, że tak powiem, utrzymać ten śląski sznyt. Zostaje, ale gdzieś tam jakiś lekki twist, zawsze jest miejsce na to. Mateusz, warzywa mamy po krotę, teraz czas na mięso. Jaka kostka? Taką 2x2 możemy sobie zrobić spokojnie. 2x2. Większa kostka, żeby... A większa kostka, dobra. Żeby nam nie zniknęła potem na talerzu. No, dokładnie. Piękne mięso, słuchajcie. Jest to mięso specyficzne, trzeba albo się przemóc, żeby spróbować i może akurat komuś zasmakuje, ale trzeba próbować.
Jestem zdania, że trzeba się otwierać na nowe smaki. Przede wszystkim bardzo chude mięso. Tak. Dziczyzna, pamiętajcie o tym, że sarna, jeleń praktycznie są 10 razy chudsze od wołowiny, stąd też no to jest czyste mięso, bez praktycznie cholesterolu, więc warto jeść takie produkty, bo one są po prostu zdrowe, mają dużo żelaza. Co tu dużo gadać, nie? Teraz to no wszystko trzeba wypierlać. I 12 godzin minimum to co musi leżeć. Tak, tych goździków powiedz mi tak, nie za dużo, co? Nie za dużo, tylko dla złamania ten. Zalewamy winkiem. I nie solimy. Nie. Solimy. Nie solimy. Nie dajemy także nic słodkiego, bo mięso sarny samo w sobie już troszkę słodyczy ma. Także później będziemy się bawić smakiem przy wykańczaniu. Teraz to tak na przefrlomy. Tak. Bardzo często słyszę jakieś, wiesz, komentarze, jak godzę, żeby jelenia, sarny nie solić. To dzisiaj mamy samych specjalistów w Polsce, że jednak można solić, ale sól niestety no, odbiera ta soczystość. No i potem długo te mięso by się dusiło tak i było twarde. Czyli tak, to se leży teraz 12 godzin, to co my idziemy. No 24. Macie tu jakieś pokoje, to se tam pójdę na leżankę legnę. Tak, jakieś zagramy karty czy coś takiego. No, posiedzimy i spotykamy się za 12 godzin. Mateusz, ale tak teraz na serio. Masz coś tam zamarynowane, nie? Oczywiście, że mamy, nie czekalibyśmy. Zresztą... To odłoża, wiesz? Nie mam kart. Nie masz kart do grania. Nie mam kart, także o, tu już mamy no, mięsko. I to zmienia postać rzeczy. I teraz podziwajcie się, jaka jest różnica między tym, co było przed chwileczką zrobione, a to 24 godziny. Mięso wciągnęło te wino, nie? Zmienił się kolor. Tak, i tak jak to w gastronomii mówią, przepaliło się już troszkę. Przepaliło tego, i wtedy, octu, tak. Wtedy sarna będzie bardzo kruchućko. Dobra, Mateuszu, na czym będziemy obsmażać? Na maśle czy masło się może policzyć? Tak, spali nam się, także smalec. Smalec. Dobry, fet niezły. Czy cebula też będzie potrzebna? Tak, ta duża i może jeszcze z jedna mniejsza. To może w piórka czy w kostka? Kosteczka. Kosteczka. Przede wszystkim dziczyzna lubi na przykład smalec, nie? Lubi szpyrka wędzonu. Słuchajcie, nie bójcie się takich smaków. Na fecie się nic nie poli. Jest idealnie obsmażone. A na koniec dowóż trochę masła? Tak, tak. I też będziemy sosik zagęszczać masełkiem. Wtedy ten sos jest taki bardziej... No. Nie tak. Bójmy się tego słowa, aksamitny. Aksamitny, słuchajcie, musi być masło. Bez dwóch zdań. Tego fetu tak, żeby nie przesadzić. Ale garnek wielki, nie? No, troszkę tej sarny mamy. Troszkę tej sarny jest, słuchajcie. I co, mocno obsmażani? Tak, na początek na kolor musimy sarenkę. No ale ona długo się nie będzie dusiła według mnie, bo jak jest tak przegryziono, to tak, tak z półtorej godziny. No myślę, że spokojnie wystarczy. No, nie są to też duże kawałki. No to co, ja już cebulkę robię. Okej. Na nasza wielko patelnia. To mięsko by trzeba było odsączyć, nie? Tak, tutaj na talerzyk sobie odsączymy od razu i... Pamiętajcie, że jakbyście z tą marynatą to wszystko tu dali, to by się zaczęło ważyć, czyli gotować, a nie obsmażać, stąd też to wszystko wykorzystamy, bo to będzie podstawa naszej zeuzy, czyli sosu, ale mięso musi być dość... Najpierw obsmażone, dokładnie. ...suchawe. Cebulka jest zeszklona, to co, obsmażone? Obsmażamy na kolorek. Na kolorek. I ważna sprawa, nie mieszamy. Warzywka to potem się doda, nie? Pewnie. I teraz trzeba dać temu chwila. To się musi teraz porządnie przypiec. Mateuszu, mięso pięknie obsmażone. To co, teraz marynata? Wcześniej świeże winko jeszcze. Świeże winko jeszcze? Tak, żeby lekko nam odparowało. Nadało jeszcze większej głębi. I po chwili. A tego wina nie za dużo. Nie za dużo, to już teraz tylko do podbicia smaku, tak jest. Czy coś do duszenia? Solemy oczywiście na koniec. Czy coś do duszenia jeszcze dowóz? Nie, na razie nie. Później... A tu jest miód. Powiedz mi, ten miód pójdzie też do tego? Też tak, na koniec. Dosłodzimy. I dodatkiem do tego jest pęczak. Kasza pęczak z grzybami. Z grzybami. Te grzyby... Już mamy ugotowane. Pod grzybek? Czy... Pod grzybek, tak. Mój ulubiony. Dobra. Już mi się fajnie zrobiło, słuchajcie. Czyli co, masełko, cebula? Cebulka w kostkę, tak jest. Te
Te burki są dwie takie małe, to może dwie domy? Czy za dużo będzie? No, a tą porcję mogą być dwie malutkie. Do grzybów to cebula to jest takie towarzystwo po prostu perfekcyjne, nie? Must have, dokładnie. To musi po prostu być. Kosteczka masła, a może nawet dwie, a co tam, nie? U ciebie widzę, masła nie brakuje, bo... Nie, masło musi być. No kto to widział, żeby w kuchni masła nie było, nie? I smalcu. No to musi być, nie? Okej, lekko posolemy może, co? To tak, tak, puści, nie? I czekamy, aż cebulka się zeszli. Możemy na to grzybki. Przesiekasz go? Tak, przesiekamy. Przesiekamy. I najważniejsza rzecz, woda z grzybów, nie? Tak. Coś bardzo cennego. Podbijemy sobie pięknie smak. Mam takie pytanie, czy dolewasz jeszcze w trakcie tłuszczenia wody, gdyby było mało, czy... Bulionu. Bulionu. Mhm. I wtedy mięsko jest takie po półtorej godziny idealne i solemy przypominam na sam koniec. Jeszcze chwilka. U was w karcie ile jest dań dziczyzny? Dwa. Dwa, ale myślę, że to się będzie zmieniać. Tak, wystartowaliśmy z dwóch, żeby zachęcić naszych gości, ale jeżeli mamy wkładki jakieś weekendowe bądź sezonowe. Poza tym karta też musi być krótko, nie? Tak, nie. Działamy na świeżym produkcie i to jest podstawa. Wiesz co, ja tu dołożę masła, tego masła jakoś tak mało mamy. Cebula mocno jakoś to masło wciągnęła. Jeszcze chwila. To poproszę te grzyby. Tak jest, możemy już. Procnie pokrote. Jak zawsze robisz, trochę poczekasz, aż one tak się z tą cebulą zeszły. Tak, ale to dosłownie minutkę, dwie wystarczy. No. I będziemy mogli wykończyć. Chyba by kto podlał, żeby nam to nie zgorało. Delikatnie. Rozumiesz, jak to się trochę podusi, to pęczok do tego. Pęczok, troszkę masełka, sól, pieprz. Mateuszu, już może ten pęczek dodam? Tak, możemy wykańczać pomalutku. Ja tutaj sobie przygotuję marchewki, bo to danie u nas w restauracji podajemy z marchewkami. A co to za marchewki? Marchewki konfitowane, czyli gotowane w maśle. Gotowane w maśle. Tak jest. A ja trochę popieprza nasze krupy, czyli kasza. Dam tam ciutek jeszcze soli. Pieprzu też trochę? Damy pieprzu, soli, odrobinkę, troszkę miodu, masło. Ja tutaj sobie już opalę. Ładnie nam się skarmelizują. Ale powiem ci, że te warzywa spowodowały, że to mięso jest w takim sosie własnym. Idealnie, jeżeli chodzi o konsystencję, nie trzeba nawet zagęszczać, bo to wszystko tak, puściło, nie? Tak, tak. Troszkę mniejsze kawałki się rozpadły. Naturalnie nam zagęściły sosik, także... No to mistrzu, czyń powinność. Masz swoja koncepcja, a ci tam nie wyda wchodzić, wiesz, ja tu będę wachować mięsa, żeby nam się nie przypoleło. Okej, okay, zaczynamy od pęczaku. Czyli dołoż na środek. Tak, ładnie z ringa, ładny kształt uzyskujemy. Okay. Teraz tak, ja ci może przełożę gulasz. Będzie. Nagrzało się to mocno. Na górę. Tak, ja myślę, że dookoła. Ale kąski są piękne, słuchaj, nie rozwaliły się. Widać struktura tej sarny. To słuchaj, to ty sobie już układaj marchewki. Ja nie będę stodzić jak słup soli. Muster żeś mi pokazał, więc myślę, że sobie poradza. Muster, czyli wzór, jakby ktoś nie wiedział. Czymś zielonym wykończamy. No i fajnie to wygląda, słuchajcie. I takie kąski piękne mięsa zrobiliśmy z Mateuszem. Wygląda bardzo dobrze, a do tego jeszcze piękny talerz. No więc wszystko pasuje i gro. To co, Mateuszu, próbujemy? Znaczy, ty na pewno wiesz, jak to smakuje, zapraszam. Ale z chęcią się poczęstuję. Pyszne. Lekko pikanteria, tako, jeżeli idzie o tym mięso.
i bardzo, bardzo krochućkie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. To miejsce, restauracja Dworek Donnersmarck, słynie z dziczyzny, ale też słyszałem, że z żeberek. Czy to twoja sprawka? Tak, żeberka są z mojego przepisu, tak jak autorski sos z barbecue. A powiedz mi, czemu tu są żeberka jedne w takiej zalewie, a drugie suche? Tu mamy piękne, świeżutkie żebereczka, a tu już mamy posolące. No i one rzeczywiście mają inny kolor. Powiedz mi teraz, jakby ktoś chciał odtworzyć twój... No pytanie, czy też zdradzisz tak całkowicie? Zdradzimy. Zdradzisz? Tak. Powiedz mi teraz tak poważnie gadając, bo tych żeberek tu jest, myślę, że ze 3 kilo. Na 3 kilo żeberek wiele wody i wiele soli. Tutaj jest około 2 litry solanki, to jest 2 litry wody, 140 gram soli. 140 gram soli, czyli dość sporo tej soli jest. Czyli te żeberka praktycznie już soli teraz do marynatki nie potrzebują. A co jest w magicznej marynacie? W marynacie mamy musztardę sarebską, która nam bardzo fajnie podkreśli. Też tak robię, zawsze sarebską. Zaostrzy, tak. Papryka wędzona. Też tak dową. Czosnek. Dową. Cebula suszona. Nie dową. Co tam jest dalej? Sól, znaczy tutaj już nie sól, okay. Troszkę pieprzu, oliwa do konsystencji i mamy tyle. A powiedz mi, a te śliwki to jest do barbecue, ja? Tak, to będzie do naszego sosu. I ketchup. No to co, pomieszamy to może, nie? Czyli tak, tu jest tej musztardy dwie łyżki. Takie dobre dwie łyżki. Dobre dwie łyżki. Jademy dalej. Papryka wędzona to cało dać? Tak. O, dużo. Porządne dwie kopiate łyżki. I co dalej? Tu jest chyba... Cebula suszona. No to będzie tak też dwie płaskie łyżki. Rozumiem, że to są żeberka mięsne. No fajne tak, są. Tak, jak widać. Piękne, super. W tej solance długo leżą u Ciebie? 24 godziny. 24 godziny. I cały ten czosnek dać? Tak, cały. Dwie płaskie łyżki czosnku suszonego. Czy zamiast suszonego szłoby dać też świeży, czy wolisz bazować na suszonym? Akurat do maceraty wolę dać suszony, ładnie nam to... Tu jest olej czy oliwa? Olej. Tak, tu jest olej. Do konsystencji zrobimy ładną masę z tego. Ja już wezmę blachę, na której będziemy to piekli. Czy jakiś pieprz tu jeszcze też idzie? Tak, możemy dać troszkę pieprzu. Czyli żadnego chili, nic w tym stylu nie? Nie. No i to by trzeba było wysmarować teraz te żeberka, ale chyba najlepiej było ręką to zrobić. Nie wiem, najwygodniej czy, będzie. Czy chcesz się paćkać? Proszę bardzo. Wypaćkam. Czyli masz z tego taką pastę. Tak, i te żeberka całe w tej paście, dokładnie, i zostawiamy je na kolejne 12 godzin. Czyli jak ty chcesz zrobić dobre żeberka na sobotę, to już w czwartek zaczynasz. Nawet w środę, bo później muszą jeszcze być 7 godzin w piecu. 7 godzin w piecu? 7 godzin. A co na to szef, wiesz, rachunki za prąd, hopie, 7 godzin. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. No bo to jednak 7 godzin, czyli one będą się piekły w niskiej temperaturze. Tak. Domniemać. Dokładnie tak. Jaka temperatura? 110 stopni i 70% pary. Mhm. Czyli jak w domu ktoś nie ma oparowania, no to sobie zrobił żeberka. Dlatego przyjeżdża do nas. Jak ty tak rozpieszczasz swoich gości w tym pięknym miejscu, bo to miejsce jest też specyficzne, oprócz tego, że są piękne wnętrza, to widzę, że macie też tak, na zewnątrz ciekawie. Wspaniały ogród, nowo powstałe patio, także zapraszamy szczególnie w okresie letnim do naszego ogrodu, który przyciąga wielu, wielu gości. No czemu w zimie też by mi się fajnie siedział, jak tak pruszy śnieżek, słuchaj. Wszystko przed nami. Jem se pyszne żeberko. Słyszałem, że dużo was też odwiedziło już znanych osób. Rączki oczywiście, skromność to moje drugie imię. Tak jest. Cieszymy się bardzo, że zawitałeś w nasze progi. Mamy cykl Wieczór z Gwiazdą taki. O, zapraszamy z gwiazdy, sławnych aktorów polskich. Gościliśmy m.in. Roberta Goonerę, Kasię Glinkę i wielu innych, także super. Dzieje się. Ludzie se przychodzą, jedzą dobre jedzonko, coś tam se sączą. Nie tylko à la carte, tylko mamy także różne wydarzenia, różne wieczorki tematyczne, degustacje win. Także serdecznie zapraszamy. No, nawet że widział, że macie taki scena tam zewnętrzna, że... Jest. Gościliśmy nawet chóry, także występy chórów też są u nas, także dla każdego coś dobrego Dla każdego coś fajnego. Słuchajcie, no do tego jak człowiek zje takie
cudownie wyglądające żeberko. I teraz zaś mam czekać 7 godzin? Nie, uratuję cię, mamy gotowe, także magia telewizji zadziała. Ale powiedz mi, ale barbecue zrobimy. Barbecue zrobimy, barbecue jak najbardziej. Jest cebula, ta cebula na pewno trzeba przesiekać. Tak, będziemy to potem miksować, więc wystarczy w pióra. Trochę oleju. Cebule wszystkie, które mamy. Czyli tych cebul było takie mniejsze, chyba ich było 6. Jak są większe, to... 4 wystarczyłyby. A, jest też czosnek. Tak. 4 ząbki? 3 tu mamy akurat. Rozumiem, że czosnek nie schorzy, żeby nie zgorzknął, nie? Możemy to teraz delikatnie posolić i czekamy, aż tam normalnie się soli dowożna na oko, czy... Do oko, tutaj do smaku. Dobra, jest też cukier, tego cukru jest dość dużo. Myślę, że tu jest połowa szklanki, ale mimo, że jest go dużo, zrównoważymy go octem jabłkowym, czerwonym winem. Także śliwki wędzone? Śliwki wędzone są, także... Cynamon też? Tak, cynamon, goździki, ziele angielskie, także jest tutaj troszkę tych składników. No dużo tych składników. To jest przepis, który gdzieś tam przez wszystkie etapy mojej kariery był. Za każdym razem coś było dodawane, odejmowane i to jest finalna wersja. Finalna wersja już tak dopieszczona. No to już ta cebula już jest bardzo fajnie zeszklona. Jest miękko. Co teraz? Śliwki? Śliwki i czosneczek. I czosnek, dobrze. Tych śliwek? Wszystko. 150 gramów? Będzie, nie? A wędzone? Muszą być. Muszą być. I razem to jeszcze też tak... Tak, chwileczkę. Co to może płynów. Te przyprawy pomałdować, bo żeby nam się to potem nie spoliło. No to już dorzucamy. Czyli to jest papryka? Papryka wędzona, tak jest. Też jest dość dużo. Myślę, że dwie takie bardzo popiate łyżki. Goździki i ziele. Tych goździków tak pora sztuk. Ziela też nie za dużo. Tak. Cukier. Cukier musi być, słuchajcie, on wyciąga też smak. Tak, ładnie nam się skarmelizuje to wszystko. I chyba to już piękny jest finał. Ten moment, żebyś... Tak, cynamon damy później, bo nam w ogóle wyciągnie wilgoć. I wina, szklonka? Tu było 200 ml wina. No, czyli taka niecała szklonka. Okej. Okay. No, możemy sobie też dolać sosik Worcester. 50, chyba taką była dobro. Dobra, nawet z czubkiem. I tu mamy ocet winny. Tyle pyla Worcesteru? Nie, więcej. Tu była setka. Dobrze. I teraz już ten cynamon. Tak, możemy dodać cynamon. A jeszcze ten ketchup, nie? Niech to się teraz jeszcze chwilkę wszystko dobrze, ładnie połączy. Dobrze wonią. Cały ten cynamon? Tak, cały. Cały? Chopie, łyżka cynamonu? No, to powiem ci szczerze, Jerzy, chwest ciekawy tego sosu barbecue. No, ale może dzisiaj rączka wyskoczysz ze szczywików, jak to się godo po śląsku, nie? Zobaczymy. To będzie tak mam smacznie. Nadzieję. Bardzo to bulgocze, to co? Ketchup? Tego ketchupu tu jest naprawdę dużo. Będzie tego liter, co? Tak, będzie. I czy to z tym ketchupem jeszcze trzymiesz, czy już teraz... To już tylko niech się przygotuje i blendujemy. Na gładko. Tak jest. Wiesz co, dałbym tu jeszcze trochę chyba pieprzu, bo nie było dane. To możesz dać. I będzie na pewno mało soli, bo ja tak tyci dół. To już sobie skosztujemy przy finale. Patrz się normalnie. Jest moc. Jest moc, czyli my teraz jedziemy to zblendować. Mateusz obiecał, że żeberka już też będzie miał gotowe. Cieszę się. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. No Mateuszu, żeberka wyglądają, powiem ci, genialnie. Czyń honory. Uwaga, żeby się nie rozleciało. Opie, jakie to jest miękkie. No, uwaga, uwaga. Ale nie ten większy kąszczek. Jest. To nałożymy trzeci, bo widzę, że szef idzie. A, witam.
Witam panowie. Zawonią pan przyszedł, ja, panie Hilku. Tak zapachniało, że musiałem się tutaj zjawić. Jakie dobre. To teraz sobie spróbuję jeszcze sosu dodać. Zapomniałem, widzisz z wrażenia. Proszę. Jak czekolada. Dzięki. Bardzo nam zależało na tej ocenie, dlatego że nasi goście chwalą nasze żeberka. Sos barbecue w wykonaniu autorskim Mateusza. Cieszymy się bardzo, że żeberka smakują. Mateusz dba o to, aby gościom naszym smakowało. Państwa zapraszamy na to, aby popróbować naszych żeberek w naszym wykonaniu, w naszym ogrodzie, w naszej restauracji. Mateuszu, dzięki bardzo za współpracę. I żeberka, i sarna dzisiaj była rewelacyjną. Dziękuję ci bardzo. Panu dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. A wy, jak chcecie tego pokosztować, przyjedźcie tu do Piekor. Dworek Donesmark. Czeko na was. Zapraszamy. Zapraszamy. Rączka gotuje.